Cześć! Ja się nazywam Jakub Wyręcki. Zapraszam Was do pierwszego na tym kanale Q&A. Q&A opartego o Wasze komentarze. No, głównie to pewnie będą moje pretensje do Waszych komentarzy. Czołówka, lecimy! Do tego odcinka, takiego szybkiego i mam nadzieję, że będzie bardzo krótki, sprowokował mnie jeden z komentarzy pod którymś z ostatnich filmów. Komentarz, w którym ktoś napisał, że obejrzał prawie wszystkie odcinki na kanale i że nie znalazł tam gotowych recept, gotowych przepisów, jak prowadzić własny biznes. Okej, nie znalazł, bo ich tam nie ma. No i że chciałby, żeby takie, że to by było coś, co by mu się bardziej podobało. Super. Tyle, że na tym kanale gotowych recept nie znajdziecie. A nie znajdziecie ich z bardzo prostej przyczyny. Nie ma czegoś takiego jak gotowa recepta na biznes. Po prostu nie i tyle. Dlaczego nie ma? Dlatego, że na tym kanale pokazuję Wam moje własne doświadczenia. Moje doświadczenia ograniczają się do wypromowania pewnej marki, spowodowania, że to klienci do mnie przychodzą i chcą kupić, a nie, że ja ich muszę szukać. I to w zasadzie tyle, co ja tak naprawdę zrobiłem. Tak? Tutaj nie ma z mojego punktu widzenia jakiejś specjalnej filozofii. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś chce zacząć własny biznes, ktoś chce zacząć własną przygodę, to szuka recept w kolejności. Pomysłu na biznes, finansowania dla tego biznesu, rozwiązań, jak go poprowadzić. Świetnie. Tylko, że pomysł na biznes musi być wasz, bo to wy wiecie, na czym się znacie. Jeżeli się na czymś nie znasz, to z tego, że ja powiem, świetnym biznesem ostatnio są samochody elektryczne. Jak wy nie macie pojęcia, jak go kupić i jak go sprzedać. Znaczy, nikogo nie obrażając, ale jakby rozumiecie przekaz, tak? Jeżeli ja wam powiem, że rewelacyjnym biznesem od wczorajszego gdzieś tam odcinka na czyimś kanale, który oglądałem, wywiad z Palikotem, świetnym pomysłem są lokalne browary, lokalne piwa. No, rozwija się ten rynek faktycznie w bardzo dużym tempie w Polsce. Świetnie, tylko że kto z Was zna się na produkcji piwa? Kto z Was wie, ile pieniędzy trzeba mieć, żeby otworzyć lokalny browar? No podejrzewam, że być może 0,01% widzów tego kanału ogląda go tak dość regularnie ze 100 osób, pewnie, czyli poniżej jednej osoby zdecydowanie. Czyli możemy przyjąć, że nie. Tak? To nie jest tak, że obejrzycie sobie kanał Jakub Wyręcki i stwierdzicie, ja już wiem, co chcę w życiu robić. Nie. Co chcecie w życiu robić, to wy musicie wiedzieć. Kolejna rzecz. Skąd wziąć na to pieniądze? No, to też jakby trochę od was zależy. Tak? Jedni mają oszczędności, inni ich nie mają. Jedni mają bogatych rodziców, inni mają bogatych teściów, a jeszcze inni po prostu muszą przez najbliższych kilka lat popracować na etacie, żeby coś sobie odłożyć. Żeby zacząć myśleć o własnym biznesie. Tak? To znowu jest bardzo indywidualna sprawa i na tym kanale ja wam nie powiem, skąd wziąć te pieniądze. Jeżeli są na YouTubie, a są takie kanały, które wam mówią, inwestujcie w Bitcoin, inwestujcie w nieruchomości, inwestujcie, nie wiem, co tam ostatnio jest takie modne, Bitcoiny, nieruchomości, no nie wiem. Staram się nie oglądać takich kanałów, więc jakby mniej tutaj o mnie. Co innego jest inwestowanie w nieruchomości w celach jakby zapewnienia sobie emerytury, zapewnienia sobie szybciej emerytury, tak? To jest bardzo racjonalny plan. Ale jeżeli macie hasło weź kredyt, zainwestuj w nieruchomość, a resztę zrobimy za ciebie, sorry, to się nie do końca zepnie, jeżeli ktoś to będzie robił za ciebie. Jest taki raport NBP sprzed kilku dni, który dokładnie pokazuje, jakie są stopy zwrotu w jakich miastach, przy jakich powierzchniach mieszkań. Naprawdę łatwo ten raport znaleźć w internecie. I
Wychodzi z niego, że to jest fajny biznes, ale znowu trzeba mieć trochę własnych pieniędzy, czyli skąd wziąć kasę. Więc ja wam gotowej recepty nie dam. Kolejna rzecz. Skąd znaleźć dostawców konkurencyjnych produktów? Było takie pytanie. No kurczę, napiszcie, co chcecie sprzedawać i być może temat będzie na tyle atrakcyjny, że warto będzie się nad nim pochylić i zacząć szukać dostawców tego produktu. Jakichś kooperantów, tak? Może wręcz producenta, bo tak jest zawsze najlepiej. Zlecić komuś produkcję, tak? Tam na początek może być mały producent, trzeba znaleźć elastyczną firmę, która dla was wyprodukuje coś małymi partiami, a nie zabije biznes informacją: OK, zrobimy, ale minimum logistyczne 10 tysięcy sztuk i poniżej tego nie otwieramy produkcji. Bo to skiluje każdy biznes i tyle. W związku z czym tutaj znowu nie ma gotowej recepty. To wy musicie wiedzieć, co chcecie robić. Jeżeli pomysł jest atrakcyjny, to faktycznie warto się nad nim pochylić i szukać. A jeżeli się okaże z pierwszego badania rynku, takiego bardzo szybkiego, które można zrobić choćby na Allegro, to jest wielka platforma. Naprawdę korzystajcie z tej wiedzy, która tam jest. Że produkt, który wy sobie wymyślicie, to już jest na rynku, marże na nim są na 3% i tak w ogóle to nikt go nie kupuje, to ja wam tu mogę podać milion pomysłów i żaden nie będzie się nadawał do realizacji. Choćby dlatego, że konkretna osoba musi mieć wiedzę o konkretnym produkcie, żeby to wdrożyć. Kolejne pytanie było, skąd wziąć, jak pozyskać dystrybutorów? Ale czego? Mam wam nagrać 300 odcinków o 300 produktach, skąd wziąć dystrybutorów? No nie, ja wam mogę trochę ogólnie powiedzieć, jak się pozyskuje dystrybutorów. Najlepiej, moje prywatne zdanie, najpierw budując markę tego produktu. Bo zupełnie inaczej idzie się do dystrybutora, dajmy na to hurtowni, dystrybutora detalicznego, do sklepu, z czymś, co człowiek już gdzieś widział, w reklamie, w jakimś przekazie medialnym, facebookowym, instagramowym, jakimkolwiek, nie z produktem, którego nikt nie zna. Gdybyśmy my w tym 2013 roku poszli z naszymi produktami do hurtowni, to każda hurtownia powiedziała: panie, co to jest? I nikt o to nie pytał. W ogóle my tego nie weźmiemy, bo nikt nie pytał o wasze szklane włączniki. Hurtownia weźmie coś, o co klienci pytają. Tak? Sklep weźmie coś, o co klienci pytają. Ale jeżeli nikt ich nie zapytał, bo nikt nie wiedział, że taki produkt istnieje, to ja sobie mogłem zjeździć pół Polski i być może znalazłbym jeszcze grupę 5, 10, 20 entuzjastów, takich jak ja, którzy wzięliby się za ten produkt. Tak? A w momencie, kiedy my stworzyliśmy markę, wypromowaliśmy istniejącą markę, pokazaliśmy produkt na rynku, on się pokazał w iluś przekazach medialnych, stał się rozpoznawalnym produktem, no to nagle się okazało, że hurtownie same do nas dzwonią i mówią: słuchajcie, bo klient pytał o wasze produkty i czy wy możecie nam przysłać warunki. My w tej chwili nie szukamy dystrybutorów, to dystrybutorzy przychodzą do nas. Może to brzmi trochę, jakby to powiedzieć, zadufale, ale tak to funkcjonuje. Tak? Jeżeli stworzysz sensowną markę, to przyjdą do ciebie ludzie po twój produkt, ale najpierw trzeba wytworzyć markę i zapotrzebowanie na produkt. To trzeba zrobić. Tak? Jeżeli masz ochotę produkować, dajmy na to przykład z ostatniej integracji, karmę dla kotów. No możesz zrobić najlepszą karmę, najlepsze opakowania, ale musisz wytworzyć na rynku zapotrzebowanie na tą karmę. Czyli ona musi mieć coś w sobie, czego nie mają inne. Najprościej, że miała cenę, której nie ma inne. A to jest ścieżka na skróty. Tak? Której ja nie polecam. Ja nie uważam, że to jest dobra ścieżka. W ten sposób my w tej chwili na rynku polskim, a myślę, że na europejskim i światowym jeszcze więcej, mamy całą rzeszę firm, które produkują produkt bardzo podobny do naszego. Dużo tańszy od naszego. Spójrzcie w komentarze na Facebooku, na fanpage'u marki Livol. Tam jest mnóstwo komentarzy, że ludzie gdzieś widzieli na rynku tańszy produkt. No tylko kupują nasz. Znaczy oczywiście masa ludzi kupuje inne produkty. Tak? Podobne do naszego.
ale my już mamy swojego klienta, my już znaleźliśmy swoje miejsce na rynku. I tak samo będzie z waszym produktem. Jeżeli ten produkt odpowiednio wypromujecie, to nie będzie waszym problemem poszukiwanie dostawców, odbiorców. Waszym problemem będzie zapewnienie płynności dostaw. Tak? To, co jest w tej chwili naszym największym problemem. Czyli zapewnienie tego, żeby fabryka dostarczała w odpowiednim tempie towar. Takim, w jakim wy jesteście w stanie je sprzedawać. I tu nie ma złotej recepty, skąd wziąć odbiorców na dany produkt. Bo metod jest kilka. Jeżeli to jest produkt konkurencyjny cenowo w stosunku do innych swoich odpowiedników na rynku, to bardzo prosto, bierzesz walizkę, samochód, tankujesz do pełna, jedziesz, tankujesz do pełna, jedziesz, za tydzień wracasz i prawdopodobnie masz kilku entuzjastów twojego produktu. Warunek, że produkt jest konkurencyjny cenowo i ktoś już o nim słyszał. Tak? To jest... Jakby nie da się, na tym kanale nie da się pokazać gotowych recept. Bo nie ma gotowych recept. Jeżeli chcecie, żebyśmy się pochylili trochę nad jakimś konkretnym tematem, to napiszcie w komentarzu, ale napiszcie bardzo konkretnie. Tak, że mam pomysł, chcę robić to. My zadamy pewnie wtedy parę pytań pod tytułem na przykład, jakie pieniądze chcesz w to włożyć, bo z tego zależą metody. Tak? Jeżeli ktoś ma świetny produkt i 1000 zł w kieszeni, no to niestety samochód od ojca pożyczyć, czy od brata, czy od szwagra i lecieć w świat, bo na paliwo może wystarczy. Ale jeżeli ktoś ma jakiś produkt i 20 tysięcy w kieszeni, to poszukiwanie partnerów, sprzedawców będzie polegało raczej na samochód, zbiornik paliwa i owszem, ale oprócz tego jakaś reklama, a to w internecie, a to na Facebooku, a to na Instagramie, a to na YouTubie, tak? Bo już są na to pieniądze. Już można coś zrobić. A jeżeli macie produkt i 100 tysięcy złotych, to już w ogóle można całkiem nieźle poszaleć. To sam produkt można wypromować w ciągu kilku miesięcy na rynku w tym momencie. Przynajmniej może nie wypromować, ale spowodować, że będzie rozpoznawany. Tak? To o to chodzi w tym całym kanale. Ja za cel postawiłem sobie nagrywać dla was filmy, które wam pokażą dwie skrajności. Czyli jedna skrajność, czego na pewno nie należy robić, bo my zrobiliśmy i to była wtopa. Druga skrajność, co możecie robić, bo my zrobiliśmy i to się udało. A wszystko, co pomiędzy tymi skrajnymi elementami, to niestety jest wasza własna wiedza, wasza własna inteligencja. Reszty musicie się domyślić, wywnioskować. Nie możemy dawać gotowych recept, bo prawdopodobnie te recepty będą trafione w proporcji 1 do 1000. Czyli jakaś nasza gotowa recepta sprawdzi się jednemu na 1000 widzów tego kanału. Co więcej, ja doskonale wiem, że to, co zrobiliśmy z marką Livolo akurat, jest nie do powtórzenia dzisiaj. Tak? Na początku roku to samo, co my zrobiliśmy z marką Livolo, próbował robić jeden z największych producentów włączników świata w Europie. I władował w to mnóstwo pieniędzy. Mnóstwo pieniędzy w promocję, katalogi i inne rzeczy. Nie przebił się tak mocno jak my. Dlaczego się nie przebił? Bo my robiliśmy to w 2013 roku, kiedy były inne uwarunkowania na rynku, kiedy my mogliśmy zaczynać bez dużych pieniędzy. W tej chwili dogonić nas, to władować ogromne pieniądze. Bo czas można kupować. Tak? Ten czas, który uleciał na reklamę, promocję. Ale to są gigantyczne pieniądze. I tutaj mówię znowu, nie znajdziecie na tym kanale gotowej recepty. Ja na tym kanale pokazuję wam, czego na pewno nie róbcie i co nam się sprawdziło. Ale to, że nam się to sprawdziło, to wcale nie oznacza, że wam się to sprawdzi i podkreślamy to w każdym jednym filmie. To nie może być tak, że wy traktujecie zero-jedynkowo przekaz z YouTube'a. Bo jeżeli tak traktujecie, naprawdę nie uda wam się wasz biznes. Znaczy ja wam życzę, żeby się udał, ale nie uda się. A jeżeli chcecie jakichś bardzo konkretnych informacji, napiszcie gdzieś w komentarzu pod filmem
bardzo konkretny pomysł na wasz biznes, a my wam odpiszemy albo nagramy jakiś film, jak według nas można by to spróbować zrobić. My, bo tym kanałem już zajmuje się w tej chwili więcej niż jedna osoba. Jak według nas można to zrobić? Albo wprost wam odpiszę, nie wiem, ja się na tym segmencie rynku nie znam i nie pomogę. Po prostu. Jest ogromna część segmentów rynku, na których ja się nie znam. I nie będę udawał, że się znam, ani nie będę siadał przed goglami, żeby wyszukać informacje o tym segmencie rynku, bo zakładam, że skoro zadaliście mi takie pytanie, to już tą robotę zrobiliście. I to, co było w ogóle do przeczytania, to już przeczytaliście. Tak? Dlatego też, jak powstają niektóre odcinki, za chwilę zobaczycie taką serię, jak zbudować własną markę, jak prowadzić sprzedaż tej marki, kilka odcinków, tak? One też nie są powiedziane wprost. Tam pokazujemy, co my robimy. Co my w naszej firmie zrobiliśmy, żeby zbudować sobie taką pozycję, jaką mamy. Ale nigdzie nie pokażemy wam, co wy macie zrobić. Bo bycie przedsiębiorcą to trochę, oprócz tego, że bycie zapaleńcem, no to bycie ponadprzeciętnie inteligentnym, generalnie. A bycie ponadprzeciętnie inteligentnym oznacza, że zanim zadacie nam jakieś pytanie, to już sobie sporo sprawdziliście. Jeżeli macie sporo sprawdzone, to wtedy nie ma najmniejszego problemu. Dobra, bo tam jeszcze nawiązałem. Tam będzie też w tamtej serii bardzo dużo nawiązań do tego, że o tym nie mówimy, bo to łatwo znaleźć w Google. To jest to, uciekła mi ta myśl, tak? Więc znowu, jak zobaczycie serię, to nie piszcie mi potem pod tą serią, że a nie powiedziałeś, jak zrobić reklamę w Adsach. No jasne, że nie powiedziałem, bo nie powiem wam, jak dokładnie krok po kroku zrobić reklamę w Adsach, bo wpisując Google Ads w YouTubie, w wyszukiwarce YouTube'a, znajdziecie co najmniej 30 filmów, jak to zrobić. Te 30 filmów nakręciło 30 lepszych albo gorszych fachowców, którzy siedzą w tym od lat. Ja nie siedzę w Adsach od lat, ja po prostu wynajmuję świetną firmę, która to robi. Mogę wam powiedzieć, jak taką firmę znaleźć i to mówię. Mogę wam powiedzieć, na co zwrócić uwagę, rozmawiając z tą firmą i to w tamtym filmie będzie. Mogę wam powiedzieć, ile za to zapłacić i to w tamtym filmie będzie. Ale nie oczekujcie, że człowiek, który zajmuje się zarządzaniem firmą, będzie wam robił film, jak krok po kroku zrobić reklamę Ads. Bo to nie ma sensu. To każdy człowiek, który potrafi posługiwać się wyszukiwarką YouTube'a, jest w stanie znaleźć samemu. A ja was raczej odwodzę od tego, żebyście to robili sami. Bo są na pewno lepsi od was. I trzeba im po prostu zapłacić. Tyle. Dobra, to tyle w tym odcinku. Znowu z jednego pytania zrobiło się 10 minut pewnie, chociaż nie widzę tutaj licznika. I mam nadzieję, że nie pogniewacie się za taki odcinek na mnie, że zasubskrybujecie ten kanał, choćby w oczekiwaniu na tą nową serię. A jeszcze jedna rzecz, od poniedziałku na kanale zupełnie nowa, codzienna seria. Seria z ważnym przekazem, ale potraktujcie ją bardzo lajtowo, naprawdę. Ona będzie taka codziennie rano na pobudkę, ale z bardzo lajtowym przekazem. Także zapraszam do subskrybowania tego kanału. Na razie, cześć!